to kolejny film cyklu Excel Minutę. Zostań ze mną, a opowiem Ci o dwóch skrótach klawiszowych, których brakuje w Excelu. A my je stworzymy. Dane, a już szczególnie te z systemów zewnętrznych, są wrzucane do Excela w formie, o której ostatnie co można powiedzieć, to czytelna. Najczęściej nie zgadzają się szerokości kolumn i wysokości wierszy. Opcje masowego autodopasowania szerokości kolumn i wysokości wierszy są bardzo ukryte. Narzędzia główne, Formatuj, autodopasowanie wysokości wierszy, autodopasowanie szerokości kolumn. Niestety, te funkcjonalności nie posiadają skrótu klawiszowego. Wiem, nie urządzać ta informacja. Dlatego właśnie stworzysz swój własny skrót klawiszowy. Kto boga temu zabroni. Prawym przyciskiem myszy klikasz na opcję, której chcesz nadać skrót klawiszowy. Tutaj, autodopasowanie szerokości kolumn. Wybierasz, dodaj do paska narzędzi szybki dostęp. Podobnie możesz zrobić z autodopasowaniem wysokości wierszy i wszystkimi innymi opcjami, z których często korzystasz. Zobacz, że autodopasowanie szerokości kolumn pojawiło się w szybkim dostępie. Od tego momentu wystarczy, że zaznaczysz odpowiedni obszar. Następnie naciśniesz Alt. Pojawić się możliwość przejścia po szybkim dostępie. Na moim komputerze, dla naprawy szerokości kolumn, będzie to klawisz 4. Naciskam. Działa. No i najważniejsze, ten skrót dodasz do szybkiego dostępu raz i już dla każdego pliku tam będzie. Nie ma za co.